Myślę, że każdy się zastanawiał, gdzie szkoli się arystokracja europejska. No i tu jako przykład chciałbym podać taką szkołę w Starym Zamczysku. Szkołę, która uczy faktów, ale także myślenia, szacunku do odmienności, czyli praktycznie wszystkiego, czego nigdy nie powinno brakować ani królom, ani królowom. Niezwykłą właśnie popularnością wśród europejskich rodzin królewskich zyskała szkoła z siedzibą w XII-wiecznym walijskim zamku Świętego Donata w gminie Glamorgan. Słynna uczelnia z długą historią wznosi się na smaganym wichrami wybrzeżu i przypomina trochę zamek z przygód Harry'ego Pottera. Ma podobny układ i architekturę, dlatego bywa przezywana przez uczniów i absolwentów takim hipisowskim Hogwartem. Nie szkodzi to tak naprawdę renomie placówki, bowiem wśród tych, którzy ją skończyli, są m.in. jordańska księżniczka Rania, córka króla Husajna i królowej Nor oraz księżniczka Barbancji Elżbieta, następczyni tronu w Belgii, córka króla Filipa i Matyldy, tak na marginesie. Dyplom tej uczelni okazał się sporo wart tak naprawdę, bo 19-letnia Elżbieta dostała się właśnie na Uniwersytet w Oksfordzie i wkrótce też rozpoczyna studia. Również, jeśli ktoś się będzie zastanawiał, to bardzo ciekawy narybek ma ta szkoła, ponieważ najnowszym książęcym nabytkiem szkoły UWC Atlantyk w Walii jest 16-letnia Aleksja, córka króla Wilhelma Aleksandra oraz Maksymy królowej Holandii. Dołączy do 15-letniej księżniczki Eleonory, przyszłej królowej Hiszpanii, której rodzicami są no, miłościwie nam panujący w Madrycie król Filip Bourbon i jego żona królowa Letizia. Te obie młode damy rozpoczęły właśnie 2-letni program międzynarodowej matury z UWC, wykładany w języku angielskim. W ogóle skrót UWC oznacza United World College, taką organizację edukacyjną, której szkoły stawiają sobie za cel łączenie ludzi, narodów i kultur z całego świata. Podstawowymi wartościami dla tych 18 szkół UWC, rozsianych na 4 kontynentach, są tolerancja, pokój i zrównoważony rozwój świata z poszanowaniem środowiska naturalnego. Tak naprawdę to nie tylko hasła. Ciekawym elementem w UWC jest nauka małych dzieci ze zwykłych lokalnych szkół w Walii, studiujących w zamku Świętego Donata. No i ci wszyscy, którzy studiują tam w tym zamku Świętego Donata, właśnie prowadzą dla nich instruktaż łucznictwa, pływania kajakami, czy też wspinaczki. Magnesem jest jednak nie tylko styl szkoły, ale jej tak naprawdę niezwykła atmosfera. Jeśli chodzi o czesne, jeśli ktoś chciałby tam wysłać dziecko, to wynosi ono 67 tysięcy funtów za 2 lata zajęć. Uczniowie szkoły mają przyjemność uczestniczenia w zajęciach w adoptowanych zamkowych salach, no albo w salach w paru współczesnych budynkach. Mają też radość jedzenia 3 posiłków dziennie w wielkiej gotyckiej auli, występów w teatrze w pobliskiej stodole, która służy także jako centrum sztuki i kino. Mogą także pójść na basen albo pograć w tenisa oraz skorzystać z majestatycznej biblioteki liczącej 25 tysięcy książek. Wszystko to kosztuje równowartość właśnie 67 tysięcy funtów za 2 lata nauki, czyli jest to około 355 tysięcy złotych. No oczywiście to wszystko nie oznacza same tylko luksusy. Założycielem tej szkoły jeszcze w 1962 roku był słynny Kurt Hahn, uciekinier z hitlerowskich Niemiec, który otworzył w Szkocji słynącą z wyjątkowo surowych warunków szkołę z internatem Godronstown. Między innymi kończył ją książę Filip oraz jego syn Karol. Obecnie honorowym patronatem szkoły, ten patronat objęła w sumie brytyjska królowa Elżbieta. Księżniczki będą się więc musiały przyzwyczaić do nieco takich spartańskich warunków, bo akademiki dla uczniów są wygodne, ale nie oferują warunków, do których przywykły w królewskich pałacach. Do tego uczniowie mieszkają razem w 3-4-osobowym takim domu. Każda ze studentek lub studentów, bo obowiązuje tam podział płci, reprezentuje z reguły inną taką światową kulturę. No, takie uspołecznienie jest to taki dobry start w dorosłe życie dla każdego, ale szczególnie dla wysoko urodzonych. Przepraszam najmocniej. No,
W sumie taki start zapewnia sygnał, że poza królewskimi dworami istnieje normalny świat. Bardzo wielu studentów UWC Atlantic College to dzieci zamożnych rodzin, jednak 3/4 uczniów otrzymuje częściowe lub pełne stypendium. Nie byłoby tak naprawdę inaczej ich stać na kontynuację nauki. Nie jest więc wykluczone, że wysoko urodzeni uczący się w college'u będą mieć jako partnera do dyskusji imigranta albo jakiegoś, nie wiem, hipisa z Kalifornii. Właśnie taka hipisowska szkoła już na pierwszy rzut oka wydaje się w sam raz, przynajmniej dla Alexi, która odnotowała swój wyjazd na wyspy takim zdjęciem w internecie. Jeśli ktoś ma jej konto, to może tam zajrzeć. Zaprezentowała się na nim w jeansach, z dziurami na kolanach i w takiej grubej bluzie, w białych tenisówkach i z gitarą na ramieniu, tak na marginesie. To zdjęcie robił jej tata, czyli król Holandii. No gorzej może czuć się Wali, delikatniejsza trochę Leonora, która po słonecznej Hiszpanii będzie musiała się przyzwyczaić do wyjątkowo deszczowej walijskiej pogody. Bardziej poważnie mówiąc, to UWC Atlantic College to szkoła zapewniająca przyszłym koronowanym głowom stosunkowo luźną atmosferę i prywatność. Wreszcie nie powinny tak na marginesie być na świeczniku. No, obie rodziny królewskie, czy to holenderska, czy hiszpańska, apelują do mediów, by zapewniły ich córkom spokój podczas właśnie tej wymagającej nauki. Kolejny atut szkoły w Walii to program, bo nie trzyma się niewolniczo tradycyjnych wartości i przedmiotów. Uczniowie poznają choćby sztukę gimnastyki i teorii wiedzy tai chi, czy też elementy literatury i krainy Tybetu. To tylko taka próbka oryginalnych przedmiotów. Nie znaczy to, że szkoła przyjmuje wszystkich chętnych. Kandydaci i kandydatki czeka bardzo trudny egzamin. Nie oznacza również, że ci uczniowie bujają w chmurach. Tak jak wszyscy kończą International Baccalaureate, IB, i muszą oni studiować matematykę, jeden przedmiot ścisły, angielski, język ojczysty, wybrany przedmiot humanistyczny, język obcy i teorię wiedzy. No, nie jest tego więc tak naprawdę wcale mało. Wymagania są specyficzne. Szkoła w Walii kładzie nacisk na myślenie i rozwiązywanie problemów. Zajęcia rozpoczynają się dość wcześnie rano o 8, by po szkole od mniej więcej 1 po południu zapewnić uczniom dużo czasu na pracę dobroczynną lub zajęcia dodatkowe w zespołach. Królewskie głowy nasiąkają więc w Walii wiedzą o życiu społecznym. No i tak naprawdę tego wymaga bycie monarchą lub monarchinią w XXI wieku przecież.